Cześć, witacie detailingowy Dziadzia. Dzisiaj ze mną H2O i Nano Plexi, dressing do wnętrza. Dlaczego zawsze aplikuję na te same panele? Jak zauważyłeś zresztą, zawsze są drzwi Volvo i plastik taki też słupka B z Volvo. Z tego względu, że aplikując dany dressing na różne plastiki różnych marek, zawsze wykończenie będzie różne. Może nie w dużym stopniu, ale będzie się różnić. Stąd zawsze aplikuję na drzwi i na ten właśnie słupek B, osłonę słupka B, żeby mieć taki punkt odniesienia i wtedy widzę wykończenie, przyciemnienie i z reguły będą się tak pojawiać właśnie dressingi do wnętrza na tych panelach. Co do samego produktu. Zacznę od nakręteczki, czyli dozownika, o tak go nazwijmy, od dozowniczka. Tragedia. Nie wiem, kto w H2O wymyślił ten dozownik, ale kurczę, litości. Produkt jest płynny, oleisty, nie ma opcji, żeby go oszczędnie zarzucić, przetransportować na aplikator. Jak było widać w filmiku, poszło grubo i ściera. Dramat, naprawdę dramat. Za dużo, zdecydowanie. Ale detailingowy Dziadzia zainwestował nie raz, nie dwa zresztą w buteleczkę, prosta buteleczka z prostym atomizerem. Tutaj nie ma żadnych achów i ochów. I spójrz, jaka piękna mgła. I wszystko. Piękna mgiełka rozłożona pięknie na aplikatorku. Mamy oszczędnie, równo rozprowadzone i jest bajeczka. A przy tym dozowniku naprawdę tragedia. No dobrze. Dozownik mam z głowy, się, że tak powiem, wypociłem. Aplikacja. Bardzo poprawna, bardzo fajna, szybka, sprawna, bez żadnych tam widzimisię. Naprawdę rewelacja. Bardzo równiutko pokrywa daną powierzchnię. Naprawdę, rozprowadza się perfekcyjnie. Aplikacja jest naprawdę super. Zebrałem produkt i wszystko, i poezja. Także tutaj naprawdę pod tym względem super. Wykończenie na miękkim plastiku u mnie. Macik zakrawający taką delikatną satynę z zajefajnym. z fantastycznym przyciemnieniem. Naprawdę, przyciemnienie naprawdę fantastyczne. Śmiem twierdzić, że to wykończenie chyba bardziej mi się podoba od Funkiewicza. Naprawdę. Fajna taka pełna, pełny mat, taki zakrawający satynę i takie równe rozłożenie tego, naprawdę przykrył idealnie, super, to mi się podoba. Kolejna rzecz, hydrofobowość. Tutaj jak było widać na filmiku, perfekcyjnie, odpycha wodę super i nie boi się wody. Przetarcie mikrofibrą i dressingi siedziały, także pod tym względem super. I teraz tak, twardy plastik, tutaj niestety mnie się nie podobało wykończenie. Poszedł w połysk, nie jestem wielbicielem połysku. Jeżeli jesteś wielbicielem połysku, nie neguję. Okej, okay, ja rozumiem. Są gusta i guściki, o tym nie będziemy dyskutować. Jeżeli lubisz wykończenie na twardym plastiku w połysku, ten dressing jest dla ciebie. Poszedł w połysk, mnie się to nie podoba, nie lubię, więc tutaj nie będę się wypowiadał. Na twardym plastiku ja osobiście tego produktu nie widzę. Kolejna rzecz, zapach. I tu jest bardzo ciekawie. Długo krążyłem przy tym zapachu. I nie mogłem sobie znaleźć miejsca, słuchaj, nie wiedziałem, jak go ugryźć. I w pewnym momencie, kurczę, tak mówię, przyprawa do pierników, piernik, tak, mówię, ciasto takie piernikowe. Tak jakby przyprawa do ciasta piernikowego, naprawdę fajna sprawa. Zapach, który się nie narzuca. Naprawdę on jest taki miły, taki przyjemny. Aplikując H2O, a Funkiewicza, to Funkiewicz go zdominował. On na początku jest... Funkiewicz jest taki, kurczę, siekiera, naprawdę takie uderzenie męskie, takich perfum. Tu nie, tu delikatnie, nie narzucający się zapach, także też przyjemnie. Zależy co kto lubi, wiadomo. No nic, nie będę więcej przynudzał, będę kończył. A właśnie, jeżeli jako pierwszy wpiszesz komentarz H2O, jako pierwszy komentarz H2O zgarniasz tę ilość dressingu do testów. Czy rzeczywiście pokrywa się to, co mówię, z twoimi testami, które sobie tam osobiście popełnisz. Także wpisuj szybciutko komentarz. Ja się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!